jedna z dwóch Warszaw, które są w Wielkiej Brytanii. Za każdym razem przychodzili Anglicy i pytali, co to jest za samochód, że nigdy tego nie widzieli. Nie widzieli dlatego, że no nie były eksportowane na wyspy. Dzień dobry, witam Was na kanale Jarzyna Film. Kontynuujemy serię opowieści z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj o Warszawie, prawdopodobnie jednej z dwóch Warszaw, które jeżdżą tutaj w Anglii. Samochód został sprowadzony, jeździł przez jakiś czas w Londynie. Od pewnego czasu znajduje się w rękach chłopaków z klasycznej Polonii UK. Co to za historia tego samochodu, postaram się dzisiaj w tym filmie Wam opowiedzieć. Zapraszam do subskrybowania kanału. No i co? Zaczynamy ten materiał. Michał, to jest Warszawa klasycznej Polonii UK. Tak. To jest nasza wspólna Warszawa. Tak, to jest samochód klubowy, dokładnie. Tak, z tego co wiesz, jedna z dwóch Warszaw, które są w Wielkiej Brytanii. Dokładnie. Chyba, że ktoś jeszcze ukrywa gdzieś tam w garażu. Może tak może być. Może się tak ujawni, być. Ale może jedna tak. z dwóch. Tak. Warszawa, która ma kierownicę po lewej stronie. No i co? Co to za historia tej Warszawy? Wiesz co, no Warszawa od 2021 roku jesteśmy w posiadaniu tej Warszawy. Warszawa wcześniej była w posiadaniu też Polaka, naszego klubowicza. Jeździł nią systematycznie, przyjeżdżał ją na nasze zloty, pokazywał samochód. My zdecydowaliśmy kupić się ten samochód z racji tego, żeby pokazywać Anglikom, głównie Anglikom, naszą polską motoryzację, bo wystawialiśmy ją kilka razy na targach w Birmingham i za każdym razem przychodzili Anglicy i pytali, co to jest za samochód, że nigdy tego nie widzieli. Nie widzieli dlatego, że no nie były eksportowane na wyspy. Jakie to słowa padały? Never seen before. A propos polskiej motoryzacji, można byłoby dopowiedzieć you never experienced it before. Dokładnie. Nigdy tego nie tyle nie widziałeś, co nie doświadczyłeś, bo doświadczenie jazdy starymi polskimi samochodami to jest też doświadczenie ich naprawy i różnych modlitw, które trzeba tak. odmawiać, żeby dojechać tym samochodem na miejsce. Ale wracając, kupujecie ten samochód, pokazujecie na targach, jakie są reakcje, oprócz tego, że nie widzieli. Mylą ten samochód, tą Warszawę, no bo Te kształty tak, i ta historia dużo też... Dużo ludzi myśli, że to jest jakieś amerykańskie auto, no bo nie? Tak, wygląd jest podobny do jakichś amerykańskich samochodów. No ale też reakcja Polaków, którzy tak naprawdę no, ten samochód widzieli kilkanaście lat temu w Polsce gdzieś tam i o, mój dziadek jeździł tym samochodem, o, mój tata jeździł tym samochodem. Uczyłem się na takim samochodzie jeździć, także no reakcja wszystkich ludzi, którzy widzą ten samochód, którzy mają coś wspólnego z motoryzacją, jest naprawdę, naprawdę fajna. Dlatego też zdecydowaliśmy się kupić ten samochód i go pokazywać. Właśnie dlatego, żeby pokazywać tym ludziom i młodym ludziom, którzy tak naprawdę no nie widzieli nigdy tych samochodów i no ciężko jest tutaj na wyspach, tym bardziej tak naprawdę w Polsce te samochody też głównie w muzeach stoją. Mhm. Mało jest samochodów, które jeżdżą na co dzień po ulicach, tak? Dążę do tego, żeby wyjeżdżać nią przynajmniej raz w tygodniu, na przykład robić sobie piątki Warszawą, żeby też gdzieś tam się pokręcić, okay. pokazać. Czyli to jest tak, że w Wielkiej Brytanii masz tutaj możliwość czasowego ubezpieczenia? Jak to wygląda? Wiesz co, nie jest tak, że no, wykupię ubezpieczenie, mogę wykupić czasowe ubezpieczenie, ale mogę też wykupić normalnie na cały okres, mhm. na cały rok, z racji tego, że to jest już zabytek, czyli czarne blachy, tak jak tutaj. A, czyli czarne blachy to jest zabytek? Tak, tak, czyli to już jest ponad 40 Dobra. lat. Czyli Artur przerabiał ten samochód i tak, rejestrował. Artur przerejestrował ten samochód, dokładnie. I samochód nie musi mieć badań technicznych, nie musi mieć ubezpieczenia drogowego.
z racji tego, że już jest jako zabytek. Aha, i to 40 lat. 40 lat. Wielkiej Brytanii. Tak, jakieś jeszcze inne wymagania dotyczące, nie wiem, jakaś zgodność z oryginałem i tak dalej? Czy wystarczy 40 lat? Wystarczy 40 lat i z automatu wysyła się do DVLA, czyli do takiego angielskiego odpowiednika urzędu komunikacyjnego. I tam już dostaje się te tablice. Jaka była historia, na tyle ile znasz, tego samochodu? On został ściągnięty przez Artura, przez poprzedniego właściciela. Ta Warszawa została ściągnięta do Londynu. Ona jeździła w Londynie. Ty mi mówiłeś przed nagraniem, Artur prowadził bloga na Facebooku. Na Facebooku Warszawa w Londynie. Tak. Więc rozumiem, że tam jest to udokumentowane. Tak, 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 tak. I on go ściągnął tą Warszawę z Polski, jak zakładam. To jest 72 rok. Coś jeszcze więcej jesteś w stanie powiedzieć o historii tego samochodu? Niestety nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Czyli Artur, jak oglądasz ten film, to się odezwij, może w komentarzach podopisujemy, może jeszcze coś dogramy. No, trzeba mieć chyba dużo samozaparcia i tej pasji w sobie, żeby do Londynu sprowadzić Warszawę, nie? Więc to, czy do Londynu w ogóle, no, taki kawał drogi. Dokładnie, dokładnie. Ona odpala, jak widzieliście na filmie, jeździ, służy promowaniu, tak jak powiedziałeś, Michał, promowaniu polskiej motoryzacji. Tak, na Wyspach. Rozumiem, że taki wam cel przyświeca w ramach klasycznej Polonii. Tak, dokładnie. UK. Dokładnie. Jak oglądacie ten film jako pierwszy, a nie widzieliście poprzedniego filmu z Michałem, gdzie opowiada trochę o klasycznej Polonii UK, o tej grupie, to odnoszę was tutaj gdzieś do tego materiału. Zobaczcie sobie go. A jakie plany dotyczące tej Warszawy? Plany tak. Na pewno ją przywrócić do świetności, czyli jakąś tam blacharkę zrobić, no bo niestety ząb czasu już widać na niej. Plan był też pojechać nią na Złombol w tym roku, ale chyba... Po wycieczce maluchem już sobie powiedzieli, że chyba wystarczy. Znaczy wiesz co, też czasowo, tak? No jakby nie było, no to jest, no trzeba z 2 tygodnie wziąć wolnego na to wszystko. Tak. Ale nie powiedziałem jeszcze nie. Nie powiedziałem jeszcze nie. Okej. Okay. No, w porównaniu do twojego wyjazdu maluchem z Polski do Portugalii, to Warszawą jednak trochę więcej do Norwegii. Ja już widzę tą Warszawę na podjazdach. To tutaj modlitwy, cały różaniec by był odmawiany, żeby ona wyjechała. Chociaż może ktoś się nie zgodzić, bo i też Warszawa sobie może świetnie radzić. Natomiast ona ma silnik oryginalny. Tak, tak? To jest oryginalny silnik 2100 pojemności. Taki sam jak w Żuku, w Nysie. Tak, w porównaniu do malucha, którym jechałeś na Złombol, gdybyś chciał Warszawą jechać, do tego miejsca tutaj na pewno no jest na pewno trochę wygodniej by było. Jest więcej. Radio, safari, kierownica po lewej, a ty jedziesz po lewej, to w sumie by się wszystko zgadzało. Tak. W Wielkiej Brytanii. Jak wiesz, ona sobie radzi? Przelotowany myślę, że by była maksymalnie gdzieś około 80 na godzinę, tak samo jak maluchem. Z ciekawostek samochód w tym momencie jeździ tylko na gazie. Okej, okay. A jak z gazem w ogóle w Wielkiej Brytanii? Ciężko, tak. Jest ciężko dostępny, ale z tego co słyszałem, już tam Shell znowu wraca, bo nie mieli na Shellu gazu, także coś tam słyszałem, że wracają, także może będzie lepiej, chociaż my chcemy doprowadzić do tego, żeby wrócić do benzyny. Czego wam jeszcze brakuje, ponieważ wspomniałeś, że promujecie klasyczną motoryzację, polską motoryzację wśród tutaj Polaków, ale też i rozumiem Brytyjczyków. Tak. Mamy Poloneza Borewicza, 87 rok. Do kolekcji na pewno nam będzie brakowało jeszcze Nysy, Tarpana. Żuka mamy, co prawda jeszcze też w stanie takim do grubej odnowy. Także co więcej. No. To są samochody wszystko z kierownicą po lewej? Tak. Okej. Okay. A jak z samochodami, które tutaj były eksportowane? Na pewno Polonezy, na pewno duże Fiaty. Były, tylko że jest trudno dostępne, trzeba szukać. No i Adam jest przykładem tego, że można znaleźć. Tak. Po 19 latach. Szukania. To też na kanale znajdziecie materiały z Adamem i z jego Polonezem. Ale no, na pewno jest jeszcze mnóstwo samochodów pochowanych i ludzie nie wiedzą o tym, co mają. Na pewno dużo maluchów po angielskiej stronie z kierownicą, no bo ten samochód był najczęściej, wydaje mi się, że najczęściej eksportowany tutaj na wyspy. Bisy, przede wszystkim bisy właśnie. Z tej naszej, nazwijmy to, polskiej motoryzacji maluch jest najbardziej rozpoznawany, tak? Tak. I też znajdują się osoby, które tutaj
Co dalej jeszcze mają maluchy? Dalej Czy mają, tylko pamiętają te maluchy? pamiętają, ale dalej mają taki przykład. Kilka dni temu Rafał gdzieś tam tutaj po drodze, jadąc do pracy, widział malucha, starszego człowieka jadącego maluchem bisem, a właśnie angielskim. Także jeszcze jeżdżą i no jest mnóstwo ludzi, którzy pamiętają samochody, że to był ich pierwszy samochód tutaj. Były małe, tanie i łatwo dostępne. Widzisz, ja Cię nie zapytałem o części. Jeżeli coś tutaj się podzieje w Warszawie, to jak jesteś w Polsce, masz Warszawę, to już jest problem z częściami. Jak z częściami tutaj? Zakładam, że co? Telefon, internet, Dokładnie. kurier, jak to wygląda? Dokładnie tak to wygląda. Jeżeli chcesz coś do Warszawy, do Żuka, do Poloneza tak naprawdę. Mieszkając w Wielkiej Brytanii. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, no to jedynie polskie media społecznościowe, polskie sklepy internetowe i wysyłka, bo no, tych części tu nie ma. Można kupić klocki hamulcowe, tarcze do Poloneza, bo to było, ale już w momencie, kiedy oni eksportowali te samochody do Wielkiej Brytanii, słyszeliśmy opinii Anglików, że było ciężko z częściami, z dostępnością części i z serwisem przede wszystkim tych samochodów tutaj na wyspach.